Dobrze, na ogół się uważa, że whisky musi mieć swój dom, że jest jakiś taki dom danej konkretnej whisky, czyli miejsce nie tylko tej destylarni, gdzie się produkuje najpierw okowite, potem właśnie leżakuje ją w beczkach, ale też dom, mieszkanie tego technologa, tego whisky mistrza, czy whisky mastera, czy też właśnie może to jest dom właścicieli, którzy jakby stworzyli to miejsce. No, w zasadzie whisky jakoś siłą rzeczy lgnie do jakiejś takiej tożsamości, że to jest whisky kogoś, czegoś, gdzieś tam po prostu w konkretnym miejscu. I ta whisky Palikota, ta selekcja, ona oczywiście jest whisky szkocko, więc jej dom jest oczywiście w Szkocji. Chociaż ja dokonałem pewnego wyboru tych trzech rodzajów singli, które złożyły się właśnie na ten blend Palikot selekcja. No i no, mam ten swój dom. To nie jest dom, w którym ja się urodziłem, dom wikariuszy tutaj w Lublinie, jest o tym świetny album wydany przez wydawnictwo Kresy. Ogromnego formatu, w tym sensie trochę niepraktyczny. A to jest elewacja tego domu historyczna. To jest taka część renesansowa z tego okresu właśnie największego rozwoju Lublina za Jagiellonów. I tylna elewacja tego budynku jest widoczna na ostatniej stronie tego albumu, właśnie taka brama wjazdowa, no jest ze średniowiecza, jeszcze z XIII wieku. Także tu mamy XIII wiek, a tu mamy XVI-XVII wiek. Także ten dom ma w sumie 700 lat i jest naprawdę takim domem, bo przez te 700 lat był zawsze zamieszkały. To jest w Polsce absolutnym fenomenem i unikatem. No i trochę tak w zasadzie przypadkowo, no ta szkocka whisky przeze mnie wybrana, ten dom przeze mnie wybrany, wyremontowany, 10 lat go remontowałem. One się jakoś spotkały w mojej osobie, w osobie mojej rodziny i powstała właśnie taka, można powiedzieć, sugestia, że dom wikariuszy jest w jakimś sensie domem tej whisky.